Dzień dobry, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a ta piękna pogoda, którą mamy, pozwala również nagrać nam to piękne Volvo V60. Jest to model po liftingu silnikiem dwulitrowym w skrzyni manualnej z przebiegiem 170 tysięcy i jest to ten fajny, lubiany przez Was diesel, bo prawdziwy volwowski, 2 litry, 136 koni, ale za to 5 cylindrów, czyli mamy dostęp do dużego momentu obrotowego z niskich obrotów. No i też jest to konstrukcja od Volvo, bardzo lubiana. No i ma też taki fajny, specyficzny dźwięk. Co o aucie, wizualnie dalej ten wóz bardzo może się podobać, chociaż na karku ma 10 lat. Chyba sam design tego pojazdu też ma około 10 lat, bo to lifting chodził albo w 13, albo w 14 roku. I jest to taki zgrabny kombi, nie jest to jest taka wielka jakaś landaryna, ale tak spojrzycie, taki samochód w sam raz. Świetnie wyglądają te listwy wokół szyb, dach nie mają relingów, przez co wygląda bardziej sportowo. Oczywiście tak zwana płetwa rekina, jak to mówią BMW na tylnej klapie. Bardzo teraz spojrzycie, fajnie przeprowadzone te światła w tym stylu i stylizacji Volvo. Takie długie przez całą klapę i jeszcze jak widać fajnie ten takie przełamanie miejsce na rejestrację się prezentuje w tym wozie. Mi naprawdę się te samochody podobają. No, lubię Audi i inne marki, ale tutaj mamy naprawdę bardzo ładnie stylistycznie ten pojazd zaprojektowany. No i też te alufelgi nadają mu takiego fajnego wyglądu. Jest to rozmiar 17. Wóz jest mocno wyserwisowany. Praktycznie w sumie chyba do końca, bo książkę oczywiście Wam to pokażę później. No i taka ciekawostka jeszcze jest od pierwszego właściciela, od nowości, od pana doktora, chociaż to tak zawsze brzmi trochę śmiesznie, ale mam na to papiery, jak to mówił pan Rado z internetu. Są na to papiery, pokażę Wam, pan doktor Henik jeździł i dbał o ten wóz, bo jak widzicie, bardzo ładnie do tej pory się prezentuje. A kolejna jeszcze bardzo ważna rzecz dla większości osób, jest calutki w oryginale. Mi na tym akurat bardzo nie zależy, bo jak będzie jeden element polakierowany, nic się nie stanie. A tutaj ma cały pojazd po oryginalną powłokę lakierniczą, co oczywiście Wam zmierzę i pokażę. Z wyposażenia to macie czujniki parkowania. I co tam jeszcze z takich rzeczy? Niech sobie przypomnę, światła do jazdy dziennej, ten w LEDzie, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i chyba jest asystent świateł drogowych. No to nagramy dzisiaj papiery, proszę spójrzcie, tutaj macie serwisy Volvo, pierwsze w pierwszych latach, potem dalej też długo Volvo, jak widać te przeglądy nie były tak daleko, mniej więcej raz w roku, tak jak tutaj widać, widzicie 20, 19, czyli fajnie, 21, mniej więcej to tak wychodziło z tym przebiegiem kilometrów, że ktoś sobie robił raz w roku, czyli koło tych 17 rocznie. Tu już macie dalsze te jego przeglądy i ostatnie przy 164, teraz wóz ma 170, tak jak mówiłem wcześniej. No i jeszcze te papiery na potwierdzenie, że wóz jest od doktora, proszę, potem jest tylko zmiana nazwiska, doktor Henik tutaj, urodzony jako Wojt, potem nazwisko miał Numels. Ale to sobie schowajmy, potwierdzenie już macie i opowiedzmy o wnętrzu, bo rzadko się takie Volvo V60 pojawia u mnie, a jest to, że tak powiem, klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o ergonomię tego pojazdu. Zacznę od fotela, bo dużo osób nazywa te fotele nawet, czy nawet sam producent Volvo nazywa leczniczymi, czy jakimiś medycznymi. Proszę, tutaj bardzo fajnie wyprofilowany, tutaj grubo jak ala sportowy samochód. Fajnie trzyma, zagłówki macie nieregulowane, ale także tak powiem stworzone w taki sposób, że Wam dopasowywało się do pozycji przy kręgosłupie i głowy. Tutaj fajnie, wysoko możecie sobie podnieść kolana i jeszcze dodatkowo macie tu takie schowki na jakieś drobnostki przed sobą, ładnie się to przydaje, można sobie nawet smartfona wrzucić tam, gdzie ładujecie na przykład go podczas podróży. Pokażę Wam od razu mój fotel, jest bardzo ładny, często te ekoskóry się tutaj bardzo szybko rozwalały, to o dziwo jest cała, widać, że ten samochód był dbany. No i boczek ładnie utrzymany, spójrzcie jak fajnie poprowadzony jest tutaj stylistycznie, to aż do klamki ten metalowy element ładnie się prezentuje. Tu macie klasyczne otwieranie szyb
sterowanie lusterek, słyszycie lewe, prawe, jak widać jakichś cudów nie ma, miejsce spokojnie, tu pół litrowa buteleczka wchodzi, dalej przechodzimy na środek, elektryczny, ręczny, no i sterowanie światłami, czy jak macie automat do świateł oczywiście i jeszcze inne regulacje, otwieranie klapy, pozycje świateł. No więc już nie będziesz nad tym rozwodzić, przechodzimy sobie dalej. Kierownica, przyciski bardzo podobne niż V50. Tutaj też oczywiście stylistycznie zrobili to takie przejście a la srebrne, proszę. Mamy ładnie takie V, troszeczkę jak spojrzycie, jak Volvo to wygląda. No oczywiście sterowanie radiem i tutaj też sobie sterujecie tym tempomatem, a tą boczną gałką wchodzicie w menu i przełączacie sobie jakieś spalania, takie rzeczy. Nawet jest niskie, jak widzicie, 5, 6. Tutaj też możecie sobie dać wstecz i Wam będzie pokazywało kilometry. Licznik taki, można powiedzieć, estetyczny, ale bardzo wszystko fajnie utrzymane. W bardzo małej ilości miejsca się zmieścili. Jest bardzo czytelny. Obrotomierz czytelny, to jest ekonomizer. Jak trzymacie ładnie jazdę, to Wam do góry po prostu pokazuje kreska. Fajnie też te kreski są pokazane na zmianę biegów i na poziom paliwa. Dalej co? No wiadomo, automatyczne sterowanie czujnikiem deszczu, tu sobie go regulujecie, przycisk do start-stopu, tu kładziecie kluczyk, deska dosyć wąska, też z takimi lekko ciosanymi, prostymi elementów, bez wielkich zaokrągleń, no i też oczywiście widać te srebrne akcenty, dalej na środku Volvo to kontynuuje i tak dość nietypowo, że tutaj macie taki jeden fajny nawiew na środek, możecie sobie ustawić go na twarz czy na nam część ciała, ale to jeden z takich fajniejszych patentów Volvo, jak wymyślili to, gdzie sobie zmieniacie sterowanie, w którym kierunku ma lecieć powietrze, bardzo ładnie to jest zaprojektowane, mogło być troszeczkę mniej przycisków, ale ich ten właśnie taki schowek, ten panel taki, który widzicie, odstający naprawdę, w tamtych czasach jak wychodziło na V50, to było futurystyczne i dla mnie nie zastarzało się do tej pory, zwłaszcza to szczotkowane aluminium i reszta. No jak tutaj sobie na przykład spojrzycie, jak kliknę, no to możecie sobie poustawiać wszystko. Tu ładnie wkomponowana różnica temperatur, bo klima jest dwustrefowa. Proszę sobie, można ustawić, którą się chce. No i też macie przycisk odpożywanych foteli. No i o tu obsługa klimatyzacji, czujników, parkowania, standardowe rzeczy. Możecie sobie jeszcze tutaj wejść w komputer, bo Volvo ma parę fajnych bajerów. Można podłączyć internet, statystyki podróży. No jest to dość rozbudowane, można powiedzieć dużo bardziej niż w jakichś innych samochodach francuskich czy niemieckich. Skrzynia sześciobiegowa, mieszek ładny cały, tutaj miejsce na dwa kubki, no i tutaj jeszcze dość duży podłokietnik, gratis macie gąbeczkę do szyby, AUX i USB. Z tyłu ISOFIX też ładnie, czysto, no i jeszcze fajny bajer, jak ktoś przeszkadza przy cofaniu, możecie położyć zagłówki jak w starych Mercedesach W124. No i cóż, dość sporo się nagadałem o tym Volvo, ale mówię, rzadko się pojawia, więc jest to opowiedzieć. Chyba o internecie Wam wspominałem, że tutaj sobie możecie poruszyć Wi-Fi i też nawet przez internet przeglądać przez auto, ale w tych czasach, powiem Wam szczerze, gdzie każdy ma smartfona, raczej jest to już zbędne. W 14 roku może byłoby troszeczkę inaczej. No i jeszcze teraz widzę, że lusterko jest z fotochromem. Tyle. Cóż, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, macie pytania, to komentarz lub ewentualnie możecie też mi napisać maila lub przez media społecznościowe, takie jak Mavkarauta na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co mam innego w ogłoszeniach aktualnie, wbijcie na automoto.mavkarautomoto.pl. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu, a w rozsądnych pieniądzach mogę go dostarczyć na rawecie, jeżeli nie macie jak go po prostu sobie dowieść. No i cóż, jeżeli film Wam się, znaczy film, jeżeli samochód Wam się spodobał, a się sprzedał, mogę też takiego drugiego poszukać Wam na zamówienie lub też jakiegoś innego modelu, jeżeli po prostu moje filmy Wam tutaj odpowiadają i pojazdy. Pozdrawiam, cześć!